Ale świetne zadanie pokazujące geometrię szachownicy. Który król ma bliżej do pionków? Okazuje się, że tak optycznie wydaje się, że biały, ale to nie jest prawda. Słuchajcie, jeżeli król pójdzie w ten sposób, no to skończy się tym, że dojdą w tym samym momencie i to się nazywa pozycja trabuchetto, też zwana jest również cukcwangie, ponieważ białe muszą odskoczyć, a jak odskoczą, no to tracą pionka, no i to już jest wygrana pozycja. W takim razie, co trzeba zrobić? Tutaj pokazuję wam bardzo fajnie geometrię szachownicy. Zobaczcie, że liczba tych pól jest dokładnie taka sama. Czy pójdziemy taką ścieżką, zieloną ścieżką, czy niebieską ścieżką. Dlatego my musimy tak to wszystko zorganizować, że kiedy król czarny zbije tego pionka, to biały król będzie na tym polu. I zobaczcie, jak to wygląda. Idziemy właśnie dołem, po czym czarny król bije tego pionka i mamy opozycję krótką. Dalej już jest prosto, trzymamy się linii pionka, wyskakujemy na opozycję, trzymamy się linii pionka, wyskakujemy na opozycję i tak do samego końca, po czym następuje sytuacja patowa, remis.